tym roku między 7 a 10 lipca odbędzie się Combat Alert 2016. Ja zapraszam Was na naszą krótką relację z seminarium przygotowawczego we Wrocławiu. Ze mną jest Paweł Tuła, dolnośląski koordynator tego zajścia z imprezą pod tytułem Combat Alert. Powiedz mi, Paweł, czemu służy to spotkanie? Co tutaj się będzie dzisiaj odbywać? Witam serdecznie. To spotkanie ma służyć ku temu, żeby przedstawić cele i założenia tegorocznego Combat Alert. Ponadto ono ma służyć integracji środowiska airsoftowego i żeby uzyskać pytania, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania nurtujące każdego odnośnie Combat Alert. Powiedz mi, jak mniej więcej wiele osób z Dolnego Śląska wybiera się w tym roku na imprezę? Ja tak przypuszczam, że w tym roku to będzie około 300 osób. Kto z tej grupy jedzie na Combat Alert w 10 lipca 2016 i ma w tym momencie już posiada bilet. Ręka do góry. Ze mną jest Marcin Korowaj, główny organizator Combat Alert 2016 i 8 wcześniejszych edycji. Powiedz mi, dlaczego warto w tym roku do Was przyjechać na imprezę? Po pierwsze, słuchajcie, że dlatego, że jest to wydarzenie bez precedensu, jeżeli chodzi o polski airsoft. Niespotykana ilość, słuchajcie, sprzętu wojskowego. Czołgi, transportery opancerzone, ciężarówki. Po drugie, niesamowity teren. To jest poligon wojskowy w Orzyszu. To jest poligon, który ma 25 km długości, 7 km szerokości. Również dlatego, słuchajcie, że cały czwartek i piątek dla uczestników przygotowaliśmy seminaria szkoleniowe przy współpracy z wojskiem. Możecie przyjechać, zainspirować się, tak? Po drugie, mamy 24-godzinne manewry non-stop w oparciu właśnie o zadania, które przygotowaliśmy na tego typu seminarach jak tutaj. A więc Combat Alert to nie jest tylko, słuchajcie, taki weekendowy przyjazd, spotkanie się z kolegami. To jest szkolenie, które ma Was zainspirować do zrobienia czegoś dalej. Może, słuchajcie, do wrócenia do swojej miejscowości pomyślenia, raz na kwartał pójdę na strzelnicę. A więc słuchajcie, zapraszam 7-10 lipca. Będzie się działo, będzie moc. Do kiedy zgłoszenia? Zgłoszenia, słuchajcie, są do tak długo, aż będziemy mieli wolne bilety, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jesteśmy już aktualnie na półmetku naszego limitu, który przyjęliśmy. My będziemy tam z kamerą. Dziękujemy bardzo.